Zmiany, jakie wprowadziła komunikacja miejska, spowodowana jest kwestiami ekonomicznymi. W ostatnim czasie obłożenie w autobusach było bardzo małe. Bardzo dużo kursów jeździło pusty, to po prostu z uwagi typowych pobudek ekonomicznych musieliśmy te zmiany wprowadzić. Wprowadziliśmy rozkład jazdy, który obowiązywał powiedzmy między tym szczytem pandemii marcowym, kwietniowym, a rozkładem sezonowym. To już taki rozkład był, który w miarę fajnie się sprawdził. Oczywiście troszkę go rozbudowaliśmy między innymi o linię numer 3, które wtedy w tamtej okresie nie było. Jak informuje przewoźnik, w nowym rozkładzie uwzględniane są także uwagi mieszkańców. Że faktycznie na jakichkolwiek kursach te obostrzenia są zbyt rygorystyczne, brakuje miejsca w pojazdach. Póki co takich głosów nie słyszymy, bo dzisiaj już od rana ten szczyt poranny analizowaliśmy. Póki co jest wszystko w porządku, niemniej jednak to cały czas się przyglądamy i w sytuacji, kiedy faktycznie tych autobusów gdzieś na mieście będzie brakować, będziemy na bieżąco reagować i wysyłać kolejne, modyfikować ten rozkład jazdy, aby był on jak najbardziej adekwatny. Komunikacja miejska wciąż stosuje się do obostrzeń, jakie zostały nałożone przez Główny Inspektorat Sanitarny. W przypadku komunikacji miejskiej jest to 1/3 wszystkich miejsc znajdujących się w pojeździe. Przyjęliśmy u nas, że 130 osób. Zmieniła się oczywiście ta kwestia sprzedaży biletów. Nie sprzedajemy biletów przez kierowców. Mamy specjalnie wydzieloną strefę buforową między przedziałem pasażerskim a kabiną kierowcy. No to nie jest tajemnica, że niestety o kierowców musimy dbać teraz naprawdę jako złoto, bo to od tego, ile osób z kierowców będzie na kwarantannie, jeżeli ktokolwiek będzie na kwarantannie, zależy to, w jaki sposób będziemy mogli organizować transport w mieście. Wszystkie aktualne rozkłady jazdy są rozwieszone na przystankach. Można je również znaleźć na stronie internetowej komunikacji miejskiej oraz na Facebooku. Wszelkie informacje dostępne są także drogą telefoniczną.